Cześć. Przyszło kolejne pytanie do mnie z prośbą o radę w związku z wieloma niezdanymi egzaminami wewnętrznymi. Przeczytam to pytanie, rozprawmy się z tym tematem, bo on jest szeroki, a bardzo często się te sprawy powtarzają. Witam, proszę o radę. Jestem po szkoleniu podstawowym i pojazdach doszkalających. Mam wyjeżdżonych ponad 60 godzin jazd. Jestem już po 4 egzaminach wewnętrznych w tej szkole i dalej nie mam podpisanych dokumentów, aby zapisać się na egzamin do WORD. Proszę o poradę, czy warto nadal płacić za egzaminy wewnętrzne, nie wiadomo ile jeszcze razy, czy, w nawiasie nie wiem, czy jest taka możliwość, czy wykupić 10 na przykład godzin jazd w innej szkole i tam zdać egzamin wewnętrzny. Czy jest jakaś godna polecenia szkoła jazdy? Pozdrawiam. Po pierwsze, nie ma informacji, w jakim to mieście, więc trudno się odnieść co do szkoły godnej polecenia. Są szkoły godne polecenia w Polsce, jest ich naprawdę sporo. Ale rozprawmy się w ogóle z tą treścią, bo mam tutaj pewne niejasności. Przede wszystkim szkolenie podstawowe nie kończy się w momencie, kiedy nie mamy egzaminu wewnętrznego zdanego. Dopiero moment osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, to jest moment, w którym możemy mówić, że szkolenie podstawowe się zakończyło. Zatem to stwierdzenie z początku maila, jestem po szkoleniu podstawowym i pojazdach doszkalających, nie jest prawidłowym rozumowaniem. To jest po prostu przedłużone szkolenie podstawowe ponad te minimalne 30 godzin. Kurs podstawowy nauki jazdy kategorii B w Polsce, część praktyczna, ona musi trwać nie mniej niż 30 godzin. Szkolenie kierowców, nauka jazdy w ogóle, to jest bardzo specyficzny proces szkolenia i wymaga on pewnego dopasowania do kompetencji osoby, która jest objęta tym szkoleniem, pewnych predyspozycji, musi brać pod uwagę pewne predyspozycje i dlatego kurs nie ma określonego 30-godzinnego toku. Owszem, szkoły jazdy sprzedają usługę w formie 30-godzinnego kursu, ale tylko dlatego, że jest to minimalny, dozwolony limit godzin, no i jakoś tą usługę muszą wycenić. Dlatego jest to zawsze 30 godzin, no w niektórych ofertach są jakieś tam dodatkowe godziny, ale oprócz tego można to szkolenie przedłużyć. Przedłużyć aż do momentu, w którym osoba osiągnie wiedzę i umiejętności, które pozwolą na złożenie egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym. No tu akurat osoba pani, jeśli dobrze rozumiem z kontekstu, tak, już wyjeździła 60 godzin, no właśnie, wyjeździła. Może problem w tym, że wyjeżdżała godziny zamiast brać udział w lekcjach. No ale to do tego za chwilę wrócę. Zdawała 4 egzaminy wewnętrzne, jak rozumiem, z wynikiem negatywnym. Odpowiadając tak wstępnie na pierwsze pytanie. Tak, w każdej chwili możesz zmienić szkołę jazdy na absolutnie dowolną szkołę w Polsce, która cię przyjmie i ten kurs podstawowy, bo cały czas jesteśmy w kursie podstawowym, w tej pierwszej szkole przerwać, przenieść się do drugiej szkoły wraz z dokumentami i tam kontynuować ten kurs. Jeśli liczba godzin jest już powyżej 30, więc liczba minimalna godzin zajęć została zrealizowana, to tak naprawdę w tej drugiej, nazwijmy ją nowej szkole jazdy, nie ma limitu minimalnego godzin, które trzeba tam wykupić, żeby wyjeździć. Nienawidzę tego sformułowania i już uzasadniam dlaczego. Druga szkoła jazdy. Co musi zrobić? No oczywiście można by zacząć już w tej drugiej szkole jazdy od egzaminu wewnętrznego i zweryfikować, czy ty potrafisz jeździć, czy nie. Można tak zrobić? Tak, można tak zrobić, jest to dozwolone. Pytanie tylko, czy to ma sens. Jeśli umiesz, jeśli potrafisz, to bez problemu można zrobić egzamin wewnętrzny w drugiej szkole. Pytanie tylko, jeśli potrafisz, to czemu miałabyś nie zdać jej w pierwszej, tego egzaminu w pierwszej szkole jazdy? Z jakiegoś powodu jednak ta szkoła jazdy, ten instruktor 4-krotnie już uznał wynik negatywny. Zasadniczą rzecz, którą chcę powiedzieć w tym miejscu. Jeśli trafiłaś do szkoły jazdy, w której zrobiłaś już 4 egzaminy wewnętrzne i to są egzaminy z wynikiem negatywnym, to z ogromną dozą prawdopodobieństwa, z ogromną dozą prawdopodobieństwa trafiłaś na porządną,
uczciwą, rzetelną szkołę jazdy. To, że nie zdajesz egzaminów, to znaczy, że komuś zależy na tym, żebyś ty posiadała wiedzę, umiejętności. Oczywiście można tutaj teraz jeszcze znaleźć taki margines błędu w mojej wypowiedzi, który by dotyczył sytuacji, w której w danej szkole jazdy instruktorzy, czy właściciel, czy ktokolwiek, kto tam prowadzi zajęcia, byliby nieuczciwi i chcieliby twoje zajęcia przedłużać możliwie jak najbardziej, powodować, że dokupujesz kolejne zajęcia tylko po to, żeby zwiększyć swój dochód. Tak się czasami dzieje, szczególnie w tych szkołach jazdy, które mają niską cenę kursu podstawowego. Potem właśnie zdarza się, że kandydaci, kursanci się skarżą, że muszą potem dokupywać bardzo dużo godzin. No, musi szkoła jazdy wyjść na swoje, więc cena kursu istotny element wyboru. Natomiast jeśli to jest rzetelna, uczciwa szkoła, jeżeli twój proces szkolenia, który trwał, jak widać, 60 godzin, był rzetelny, czyli nie zwiedzaliście miasta tylko, nie jeździliście ciągle w prawo, nie załatwialiście spraw instruktora, instruktor nie siedział na TikToku, Facebooku wiecznie albo nie gadał przez telefon, tylko realizowaliście jakieś naprawdę rzetelne szkolenie. Ten program szkolenia był prowadzony we właściwy sposób, tylko po prostu ty nie masz predyspozycji do nabywania pewnych umiejętności, co nie jest niczym ani dziwnym, ani złym. To znaczy, że wszystko jest na dobrej drodze i warto pozostać w tej szkole. Warto dalej skorzystać z tego instruktora, a może zostać w szkole, ale zmienić instruktora, jeśli jest taka możliwość. Być może akurat ten instruktor, który z tobą pracuje, nie dociera do ciebie w taki sposób, który byłby dla ciebie wystarczająco przyjazny i taki, że rozumiesz dokładnie. Może słabo tłumaczy. Każdemu z nas bardziej lub mniej odpowiada instruktor. To tak jak w szkole, jeden nauczyciel jak coś mówi, to jest fajnie ta wiedza, wchodzi nam do głowy, jak ktoś inny jest na zastępstwo na przykład, to jest jakaś tragedia. Czasem wręcz odwrotnie, przychodzi na zastępstwo jakiś fajny nauczyciel i okazuje się nagle, że to, co przez ostatnie lekcje było omawiane, było jakieś drętwe, nagle gość opowiada rzeczy w taki sposób, że się wszystko po prostu chłonie, nie? Więc to też się zdarza. Każdy z nas indywidualnie potrzebuje troszeczkę innego podejścia. Zatem zmiana instruktora często jest dobra. Jeśli masz wątpliwości jednak, jeśli uważasz, że w tej szkole jazdy to te zajęcia praktyczne to były takie o niczym, były załatwiane prywatne sprawy, instruktor się nie interesował za bardzo tym, żeby prowadzić, nauczać, on jest nauczycielem, on ma nauczać, a ty masz się uczyć. Jeśli uważasz, że to było nieefektywne, to oczywiście możesz zmienić szkołę jazdy, znaleźć inną. Tylko musisz się liczyć z tym, że w tej drugiej szkole jazdy, jeśli trafisz na rzetelną szkołę, to oczywiście tam też ktoś będzie chciał najpierw zweryfikować twoje umiejętności, czy to poprzez taki pierwszy egzamin wewnętrzny, który być może będzie pozytywny, nie mówię, że nie. Chociaż z jakiegoś powodu do tej pory nie było. Albo też będzie potrzeba dokupowania kolejnych godzin. Piszesz tu, a może wziąć 10 kolejnych godzin i tam zdać egzamin wewnętrzny. Tak, taka opcja też wchodzi w grę. Czasami warto zmienić szkołę jazdy. Przestrzegam też tylko przed tym, żeby w tej nowej szkole jazdy, kiedy się okaże, że idzie dobrze, to też nie zakładać z góry, to wreszcie tu się uczyłem, a tam w tamtej szkole przez 60 godzin nic mnie nie nauczyli. To tak nie działa. Ten postęp po prostu jest powolny i żeby nauczyć się biegać, dobrze by było najpierw nauczyć się chodzić wcześniej, raczkować i tak dalej, więc nie mów od razu z góry, że ta pierwsza szkoła musiała być zła. Ja zakładam z dobrą wolą, że to właśnie była naprawdę rzetelna szkoła jazdy, której zależy, abyś posiadała odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, żebyś poszła na egzamin państwowy i zdała go z wynikiem takim, jakiego oczekujesz, czyli pozytywnym. Cóż mogę ci jeszcze poradzić? Ciężko jest, jak się nie zna całego tego systemu, egzaminowania, zasad, kryteriów, ocenić, czy ten egzamin wewnętrzny, który był przeprowadzany przez twojego instruktora, to był faktycznie przeprowadzany rzetelnie. Może faktycznie miałaś pecha i trafiłaś na osobę, która oblewa cię za byle co. Być może nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, co się też niestety czasami zdarza.
Słyszę o takich historiach, gdzie egzamin jest przerywany przy jakimś banalnym błędzie, choć wprost z przepisów wynika, że egzamin wewnętrzny realizuje się na podstawie i na zasadach egzaminu państwowego, z tą drobną różnicą, że wykonuje się wszystkie zadania egzaminacyjne, a nie tylko te wylosowane. I te kryteria muszą być takie same, wobec czego zdarza się, że no w szkole jazdy instruktorowi się wydaje, że wie, jak ten egzamin przeprowadzić, a nie do końca mu się to udaje. Wtedy może faktycznie zmiana szkoły jazdy na inną jest dobrym rozwiązaniem. To niekoniecznie musi być tańsze, ale pamiętaj, że, bo też poruszasz ten temat, że ciągle musisz za coś płacić. No wiesz, no wiedza kosztuje, kurs nauki jazdy to jest kurs na całe życie i ta inwestycja i tak w Polsce jest bardzo tania. Zakładam, że masz smartfon, który jest o wiele droższy niż ten kurs, za który zapłaciłeś, albo przynajmniej w zbliżonej cenie. A smartfon wymienisz najdalej za 2 lata na nowy, nie? A ten kurs zostaje ci na całe życie. Tego, czego się nauczysz w szkole jazdy, to są pewne przyzwyczajenia, pewne nawyki, pewne umiejętności, które będziesz wykorzystywać no, do końca swojego życia i warto by było, aby to było dobre, czego się nauczysz. Zatem tak, oczywiście warto zostać w danej szkole, ale również można zmienić szkołę jazdy, jeśli tak potrzebujesz, warto. Zatem trzeba mądrze wybrać tą kolejną szkołę jazdy. Jeżeli zamierzasz wybrać szkołę taką, gdzie tylko pójdziesz, a tam na pewno zdasz egzamin wewnętrzny, bo oni tam nie robią, bo są niestety przestępcy, którzy nie robią egzaminów wewnętrznych. Tak, przestępcy, wiem co mówię, z pełną odpowiedzialnością o tym mówię. Są przestępcy, którzy no, tak prowadzą swoje ośrodki szkolenia, że nie robią egzaminów wewnętrznych. No pewnie, oczywiście możesz taki wybrać, ale w tej sytuacji, przy takim wyborze, prawdopodobieństwo, że zdasz egzamin państwowy jest delikatnie mówiąc, no, mniejsze. Tak? Więc lepiej jest się chyba pouczyć dobrze i pójść zdać egzamin, niż nie zdać państwowego, zapłacić kolejne 200 zł i tak dalej. Jeśli chcesz, no, ustalić, czy tak naprawdę twój poziom umiejętności jest wystarczający, czy to może właśnie kryteria tego instruktora, u którego 4 razy już nie zdałeś, są może zbyt wysokie, no to mogę ci polecić pobranie pakietu moich materiałów ze strony prawko.plus, najlepiej z twojego ośrodka egzaminowania, w których no, na pewno dużo się z nich nauczysz i nawet dla ciebie jest to przede wszystkim bardzo cenne, bo przecież są to materiały stricte edukacyjne, przygotowujące do egzaminu praktycznego. Ale przede wszystkim zobaczysz na nagraniach z egzaminów państwowych innych kandydatów, jak oni jechali, jak sobie radzili. Zobaczysz kilkanaście albo kilkadziesiąt takich egzaminów, dzięki czemu będziesz potrafiła no, porównać obiektywnie, czy ty jeździsz tak jak ta osoba, czy jeszcze tak nie umiesz. A może właśnie umiesz to wszystko robić prawidłowo, tylko no, jednak te egzaminy wewnętrzne były spowodowane, te wyniki egzaminu były spowodowane nie do końca uczciwym podejściem instruktora, które jest rzadkie, ale się zdarza. Ja się z tym zgadzam, zdarza się. Myślę, że taka inwestycja w ten pakiet materiałów będzie dla ciebie bardzo cenna, bez względu na to, czy zmienisz szkołę jazdy na inną i tam dokończysz kurs, czy zostaniesz w tej szkole, w której jesteś, na pewno bardzo ci się to przyda. No, przy zdaniu egzaminu państwowego, a więc i wewnętrznego, bo jak powtarzam, powinien on być realizowany zgodnie z zasadami egzaminu państwowego. Taka moja porada. Tyle mogę poradzić. Nie mogę polecić żadnej konkretnej szkoły, choćby dlatego, że nie napisałaś, skąd jesteś. Pozdrawiam, trzymam kciuki.